Cześć, witam wszystkich oglądających w kolejnym odcinku. Pamiętacie ten klucz? Na magnesie, jak byłem z Michałem, ci co nie oglądali, to w opisie będzie podany link do filmu, w którym został ten klucz wyłowiony przez Michała. Ja go jeszcze nie ruszałem, jest w takim stanie jak widać i postaramy się go odnowić. Na początku na pewno trzeba będzie go opukać z tego i zobaczyć, w jakim on jest ogólnie stanie. Także postaram się go odnowić. Dostałem do przetestowania preparat, który powinien bezinwazyjnie pomóc nam w odnowieniu tego klucza. Nie będę na razie podawał firmy. Zobaczymy, jak się sprawdzi. To wtedy będziemy myśleć, co z tym dalej zrobić. Zapraszam wszystkich na seans i kto nie subskrybuje mojego kanału, tam na dole czerwony napis i dzwoneczek. Zapraszam na seans. Jeszcze na początku dopowiem, zalecane są do tego rękawiczki, bo jest preparat silnie żrący. I od razu powiem, że klucz zostawimy na około 15 minut w tym preparacie. Zobaczymy, co się będzie działo. Tak jak widzieliście, trzeba było go wysuszyć, wylać całego, oblać wodą. Efekt jest taki, no trochę go ruszyło, natomiast myślę, że bardziej ruszyłoby po prostu powierzchowną rdzę, ale spróbujemy go jeszcze domowym sposobem poprawić, a mianowicie zalejemy to octem i zostawimy na 24 godziny. Thank you.
Zobaczcie efekt. Nic więcej z nim nie trzeba robić. Stan jest naprawdę piękny. Wyłowiony z rzeki. Ostukany. Później włożony w ten preparat. I na 24, po osuszeniu, na 24 godziny do octu. Wytrzeć do sucha. I jak dla mnie efekt jest piorunujący. Myślałem tylko, że będzie to 12-10, a jest 12-11. Ale pierwszy klucz zrobiony. Także kończymy na dzisiaj. Kto nie subskrybuje mojego kanału, tam czerwony napis. Subskrybuj. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.